proszę Państwa, o projektantach, mówimy o niemieckich architektach. Naszym radio urle, proszę Państwa. Radio, proszę Państwa, purystyczne. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Bo jak zobaczyłam, że radio Tok FM mówi źle, ze złymi akcentami i po prostu z błędami, to myśmy chciały po prostu prześcignąć radio Tok FM z czerskiej 8 na 10, proszę Państwa. Że my potrafimy przecież lepiej, a że troszeczkę dałam się zauroczyć tym radiem Tok FM, bo rzeczywiście pomimo błędów oni są bardzo skuteczni, bo przecież to, co człowiek chce powiedzieć, to może powiedzieć to artystycznie w różny sposób, z błędami, z takimi, siakimi, owakimi i różnymi jeszcze czynnikami, które mogą kogoś drażnić. Ale proszę Państwa, przekaz się liczy i to, co my chcemy powiedzieć, jeżeli nam się udało skutecznie coś powiedzieć, to to jest najważniejsze. Gości witamy, proszę Państwa. No. Także sami gości witamy. Radio Concita. Bo usłyszeli to nazwisko. Nie tak dawno w naszym radiu powtarzaliśmy audycję, która była dla mnie bardzo ważna. Radio Concita. Rozmawiałam z autorką. No i jeszcze kto tam gada? Pijak gada, Pijak, Mareczek gada. Co jeszcze? Ploty, że ten kołchoz, on lubi jak gadać to o złych rzeczach i krzycząco. Natomiast, tak jak Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, no to on wcale nie ma zamiaru pójść do Świadków Jehowy czy do jakiegokolwiek ludu Bożego, żeby cicho być przez chwilę i żeby nie szczekać, bo Mareczek strasznie szczeka. No. I miał tego kolegę też Greja, Mareczek pies, miał kolegę Greja, psa, wspaniały, ja pamiętam go. I on go wywalił, tego psa. Ja mówię, że stary facet już jesteś, Mareczek, już jesteś stary facet. Tobie się tylko zamknąć w drzwiach, ten dzwonek wyłączyć, żeby ci nic nie przeszkadzało i spać. I on potem zapomina włączyć i po prostu ludzie walą, a to coś pilnego, a coś mu przejdzie bokiem, prawda, jakaś okazja i strasznie głupi przez to, że on wszystkie dzwony wyłącza, telefon wyłącza, a ma go za darmo. No to jest psychiczny. No. Także proszę Państwa, nie powinien on tej zupy gotować z cebulą, bo to jest na wymioty bierze. I to jest katolicka zupa, nie mamy co się dziwić, że Mareczek tutaj jako mieszkaniec Pragi Południe, plac Szembeka od strony Karczewia, bo on się wywodzi z Karczewia, przejechał przez Otwock tutaj do Warszawy. I to jest ten jego słaby charakter, że też wódka go ciągnie i byle co. Także Pijak strasznie dużo gada i wrzeszczy w tych kołchozach moherowych, a tu w domu zamyka się, bo on musi tutaj cicho siedzieć, bo boi się, że przyjdzie policja, bo boi się, że jest winny, gdzieś coś komuś jakieś pieniądze, że te pieniądze będzie musiał oddać, czy jakiś przedmiot też, że będzie musiał oddać i dlatego siedzi cicho w domu Mareczek. I to jest zupełnie inna historia. I co innego zupełnie chciałabym robić, a malowanie to jest po prostu piękna, to jest, to jest, to jest...